Siemano, siemano, Mexicano TV was dzisiaj zadziwi, zobaczcie jaki piękny mamy poranek, kurde śliczny. Obiecałem wam, że zazwyczaj będziemy robić te poranne vlogi, no to oczywiście robię. Zresztą jestem na spacerze, także w co nie wierzę. Nie, żartuję, już zaczynam rymować, bo nie, wczoraj byłem fajnie, fajnie było, bardzo miło było u pana Krzysztofa, byli ci panowie z, sorry, jeszcze nie zdążyłem się ogolić, dopiero wstałem niedawno. Byli ci panowie z Gdańska, pozdrawiam Gdańsk naprawdę i gdańszczaninów, czy gdańszczan? No jakoś tak się, nie wiem dokładnie jak to się mówi, no. Także jeszcze dopiero jestem w trakcie wybudzania się. Także słuchajcie, fajnie było z wami pogadać, nawet tam sobie foty porobiliśmy, to na pewno będzie gdzieś, o, gdzieś to będzie udostępnione i tak dalej. Co poza tym, no na razie jakoś ta współpraca idzie z Krzyśkiem, jakoś na razie idzie, staram się blokować, żeby nie było kłótni, żeby nie słuchał jakichś bzdur w ogóle żadnych. Więc idzie. Dziwię się tylko, że Krzysiek wczoraj, słuchajcie, nie nagrał żadnego materiału, nie? Nie wiem, czemu taka widoczność jest, ale pewnie tak powinienem stanąć, nie? O, właśnie. Pod słońce teraz lepiej zdecydowanie, nie? Zimno trochę z rana, zimno, nic nie poradzę na to. Słuchajcie. No, dziwię się, że tylko Krzysiek nie wstawił, bo w sumie generalnie, słuchajcie, to Major mógłby mu pomóc i by Krzysiek wstawił swoje materiały, bo ma fajne dwa materiały. Naprawdę fajne. Ja muszę do tyłu jak kurde, jak tyr się cofać, bo inaczej się nie da. Przy takim świetle obecnym. Bo jak zrobię tak, to nie będzie mnie widać. O, no mówiłem, że nie będzie mnie widać. No, także, no ale dobra. Ważne, że słychać głos. Wiem, że Major wstawił, bo widziałem już Majora materiały. Wstawił na pewno. Może będziemy szli w tą stronę, to o, tak będzie lepiej, słuchajcie, zdecydowanie. He, łańcuchy są. Są. No, także słuchajcie, jeszcze tylko Krzysiek niech wstawi, ja już swój też wstawiłem. I właśnie tak jest najlepiej, że każdy materiał będzie troszeczkę inny, słuchajcie. I to każdy zarabia, jak to się mówi, na siebie. Ja pomysły mam, także pomysłów mam dużo. Co jeszcze ciekawostka, zacząłem już pisać tekst do bitu jednego. Zacząłem, za co jeszcze raz ci dziękuję za te bity, zacząłem pisać już tekst do bitu jednego, ale kurde, on jest taki długi, że ja tam kurde trzy kartki będę musiał zapisać, żeby to zarapować, a dam radę, nie? Na razie zapisałem dwie kartki tej całej nuty, no co... Co jak ćwiczyłem te, no to nie śpiewanie, to rap, no, to zajęło mi jakieś 40 sekund, kurde, a ten kawałek ma chyba ponad 2 minuty, to stary, ja się tego na pamięć w życiu nie nauczę, będę musiał z kartki walić. No dosłownie, ale dziękuję ci, zrobimy to, naprawdę, słuchajcie widzowie, zrobimy raperski kawałek, naprawdę zrobimy. Bo jak ja się kurwa do czegoś uprę, to ja to zrobię, wcześniej czy później, ale to zrobię. Zrobię to, tylko trochę czasu trzeba na to. To nie jest takie hop siup na strzelenie palcem. No, także jeszcze raz was pozdrawiam tam. Miałem kogoś pozdrowić, ale już nie brałem teraz zeszytu, bo rano. Nie brałem zeszytu żadnego. Bo jeszcze jest raniutko. Także wyszedłem sobie pospacerować, pochodzić trochę, przy okazji nagrać dla was materiał, poranny vlog, jak to się mówi, nie? Także spodziewajcie się, że Mexicano nagra naprawdę raperski kawałek, kurde. Tylko nie teledysk, tylko kawałek. Na początku skupmy się na tym. Mówię, nie od razu, żebym zbudowali, jak to się mówi, słuchajcie, nie? Także pamiętajcie, Mexicano jest jeden. Pozdrawiam was. I rozwijam się i będę się rozwijał. Trzymajcie się.